Cześć, witajcie. Dzisiaj dowiecie się wszystkiego o zombie wieśniakach. Tak jak zawsze staram się wam to przedstawić jak najbardziej zrozumiale i rzetelnie, więc doceniam każdą pozytywną ocenę pod filmem. Zombie wieśniak to odmiana zwykłego zombie, różniący się od niego obecnością zielonej głowy, przypominającą tą, którą ma mieszkaniec wsi, a zwłaszcza charakterystyczny wystający nos. Mają taką samą ilość ataku i tyle samo punktów życia. Mogą tak jak zombie nosić zbroje, a ich dorosłe osobniki palą się na słońcu. Stanowią one 5% wszystkich pojawiających się na mapie zombie, dzięki czemu możemy je naturalnie spotkać w każdym miejscu, gdzie wymagane warunki zostały spełnione. Inną metodą na powstanie zombie wieśniaka to infekcja zwykłego mieszkańca wsi przez jakikolwiek rodzaj zombie, także innego zainfekowanego osadnika. Mieszkaniec wsi zamienia się w zombie w momencie, gdy straci wszystkie serduszka. Szansa, z jaką się on zamieni, zależy jednak od poziomu trudności, na którym gramy. Na trudnym mamy 100%, że zabity wieśniak podczas śmierci zamieni się w zombie, na normalnym 50%, a na spokojnym 0%, czyli podczas śmierci, nie ulega przemianie. Istnieją także małe zombie wieśniaki. Powstają one w przypadku, gdy zainfekowane zostanie dziecko mieszkańca wsi. Szanse na infekcję są takie same, jak w przypadku zwykłego mieszkańca. W odróżnieniu od zwykłych zombie... Są one odporne na promienie słoneczne, czyli nie palą się na słońcu, a ich prędkość poruszania się jest znacznie szybsza. Małe zombie wieśniaki nie rosną, dopóki ich nie wyleczymy, oraz tak samo jak zombie, mogą nosić zbroję, która zostanie dopasowana do ich rozmiaru ciała. Po ich zabiciu nic z nich nie wylatuje. Istnieje możliwość uleczenia zombie wieśniaka i zamiany go w zdrowego wieśniaka. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, jak to zrobić, zapraszam na film, na którym krok po kroku dowiedzie się, jak tego prawidłowo dokonać. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o zombie wieśniakach oraz co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Patryk, to były wszystkie informacje o zombie wieśniakach, mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Z góry dziękuję za polubienie tego filmu, jeżeli Wam się spodobał. Dodajcie odcinek do ulubionych, żeby mieć go zawsze pod ręką. Życzę miłej gry, zapraszam do subskrypcji oraz do następnego odcinka. Czy widziałeś, że zombie na poziomie trudności hard potrafi wyważyć drewniane drzwi?